wojenne, historyczne, horrory, komedie i wiele gatunków, które lubimy mniej lub bardziej. A jak to się wszystko zaczęło, w tym filmie przedstawię wam, jak wpłynęliśmy na kinematografię. Za pierwszy film fabularny uważa się Podlewacza Polany braci Lumiere z 1895 roku i o ile rzeczywiście jest to pierwszy film fabularny, a bracia Lumiere zasłynęli swoim wynalazkiem, jakim był kinematograf, to jednak nie była to pierwsza kamera na rynku. Jak to? Otóż pierwszą kamerę wymyślił Polak, a konkretnie Kazimierz Pruszyński, urodzony 4 kwietnia 1875 roku w Warszawie. Swoją drogą, sam urodziłem się w kwietniu, więc może będę pionierem w jakiejś dziedzinie. Pierwszą wersję pleografu, bo tak nazywa się pierwszy aparat kinematograficzny służący do rejestracji materiału filmowego oraz jego projekcji, jak donosi Wikipedia, wynalazca skonstruował w 1894 roku, czyli rok przed największym wynalazkiem braci Lumiere. Co więcej, podczas prezentacji pleografu Louis Lumiere ponoć powiedział: panowie, ten człowiek jest pierwszym w historii kinematografii, ja jestem drugi. Pleograf rejestrował zdjęcie na błonie fotograficznej, której rozmiar klatek wynosił 45x38 mm. Performacja umieszczona była między klatkami, a nie wzdłuż, tak jak w dzisiejszej znanej taśmie filmowej. Pleografem Pruszyński nakręcił szereg filmów krótkometrażowych, jak na przykład Ślizgawka w Łazienkach. Niestety film nie zachował się do dzisiejszych czasów, natomiast zostały przesłanki w prasie polskiej dokumentujące pokazy filmowe, jakie organizował. W 1901 roku Pruszyński założył pierwszą rodzimą wytwórnię filmową, którą nazwał Towarzystwem Udziału. Pleograf. A wam jak się podobał filmik? Jeżeli wam się podobało, subujcie, dajcie łapy w górę, a jeżeli nie, no to trudno. Czekam także na komentarze, co chcielibyście usłyszeć i zobaczyć w przyszłym odcinku. Cześć!